promujemy postawy wśród uczniów proekologiczne, rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie, ale też wspieramy młodzież w aktywnym działaniu. Dla nas jeden z wielu projektów, które realizujemy, a ten akurat charakteryzuje się połączeniem dwóch albo nawet trzech rzeczy, które są dla nas ważne. Pierwsze, ma w sobie cyfryzację, ma nowoczesną technikę, czyli coś, co dla dzieci jest, czy dla młodzieży jest jak najbardziej pociągające i coś, co byśmy chcieli jako NASK, jako w końcu Instytut Badawczy, bardzo mocno wspierać i rozwijać. Teraz będziemy przechodzić powolutku do drugiej części. Numer 3 w Jaśle! Pierwsze miejsce! Udział w Technikonie ESO na pewno nam dał bardzo cenne doświadczenie, głównie prezenterskie, bo mogliśmy zaprezentować swoją pracę przed większą publicznością. Również oceniało nas bardzo kompetentne jury i również po prostu rozwinięcie tego projektu, który już realizowaliśmy od ponad roku.